Cześć, ja jestem Quad i witam was w kolejnym odcinku Gothica. No, tak. Pamiętacie, jak ostatnio zarobiliśmy spore ilości hajsu i mieliśmy się jeszcze ostatnio wybrać do obozu na bagnie, ale niestety nie starczyło mi czasu. Dzisiaj to więc zrobimy, ja o ile jeszcze pamiętam drogę. I od razu mówię, że dzisiaj bardzo możliwe, że się pojawią... Którędy to było? Chyba... Prosto. Tam już pamiętam. Od razu się mówię, że się najpewniej pojawią dwa odcinki Gothica dzisiaj. Plus, jeśli starczy mi czas, to India Jones. Ale teraz napieprzamy. Gin. Haha. Nie macie szans ze mną. Ponieważ we wtorek udało mi się wrzucić tylko jeden film, a dokładnie Lego Indiana Jonesa i do tego jeszcze wybrakowanego, ponieważ YouTube, genialny YouTube, mi wyciszył dźwięk. No więc dzisiaj dostaniecie coś więcej, bo dzisiaj mam sporo czasu. Jeszcze nie potrafię skóry. No nic, ja potrafię, niestety. Do obozu na bagnie tamtędy. Oczywiście mamy za misję odkryć, jakie mają plany właśnie ci z sekty. Jakie mają plany ucieczki. Musimy to odkryć dla Larysa. Tak więc ruszamy. Jeszcze to kawałek drugi jest przed nami. No. A co tam u was, no? Czemu nie w szkole? No chyba, że oglądasz ten film trochę później. Się dziwisz, co to za głupie pytanie. Ale walka z tymi frajerami, którzy mnie zabijali kilka odcinków wcześniej, jest teraz taka łatwa. Bo się przykoksiłem. Teraz mam 55 siły. Już 122 punkty życia. I już widać obóz. Tylko pamiętam, że gdzieś tam była jakaś jaskinia. Było tam coś takiego? Jest jaskinia, ale czy było tam coś takiego ciekawego, wartego uwagi oprócz tych kretoszczurów? Sprawdźmy to. Tam. Boże, ale tu silny jesteś, ojeju, prawie zginąłem. Nie wiem, czy warto zbierać te mięska. Coś tam jest? Co my tam widzę? Co my tam widzę, lol? Jest szkielet, a oprócz szkieleta jakaś durna pałka, pochodnia, napój, zielą uzdrawiający. Zobaczmy, co tu mamy. Co to za pała? Boże, słaba. Jak nie wiem tu. No, uzdrowmy się. Czemu nie? I wracajmy na drogę. Kurde, z Gothicem jest tak, że łatwo tutaj tracę rachubę czasu, ponieważ jest tutaj otwarty świat, więc jest dużo rzeczy do roboty. Tutaj nie ma podziału na misje. Albo coś. Z Centrałem jest coś zupełnie innego, ponieważ nagrywamy z Ernestem jakiś godzinny kawałek, a później go dzielimy na kilka części. Nie ma problemu, a tutaj to trochę inaczej będzie wyglądać. Witaj, nieznajomy. Witaj. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Przydałoby się chyba przyciszyć te dźwięki. Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Jakbyśmy nie dołączyli do szkodników, byłaby tutaj z nim opcja rozmowy, że chcę dołączyć. Gościu chciał się zamienić. Nie, ja nie chcę. I wrócił. No dobra.
Pomyślmy. Co ja chciałem zrobić? A tak, już pamiętam, zmienić ten opcję dźwięku na trochę cichsze, bo mi się wydaje, że efekty imowe. No dobra, muzykę też. Jeszcze zapiszmy. No i możemy lecieć. O, chyba o tobie mówił Larys. Czy tam ktoś tam. Nie pamiętam, ale ktoś mi. Nasze chyba Mordrak, o. Przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. Bez nim gada tak, jakby to był jego najlepszy przyjaciel czy coś. Mimo, że się spotykają pierwszy raz. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iber. No nie wierzę. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Wchodzę do kolonii. Niech śniący ma... O, rozdział drugi. Wow, jej, który to odcinek? Zwykle rozdział pierwszy trwał mi tak długo, że normalnie... No nieważne, szybko się musimy chyba wyrobić z tym gotikiem, jak tak szybko nam idzie. Ile mamy dni? Czwarty dzień, niewiele ludzi mnie zna, tym bardziej w obozie na bagnie, którym jeszcze się nie pokazywałem. Wchodzę do tego obozu pierwszy raz, a tutaj patrzę, jakiś gość do mnie podchodzi, ej, musisz się spotkać z naszym przywódcą, nie znam ciebie, ale musisz spotkać się z gościem, z którym nikt nie chce rozmawiać, bo on jest bardzo ważny, ale to co, że jesteś szkodnikiem i nikt ciebie nie zna, to i tak idź tam, bo czuję, że jesteś jakimś wybrańcą czy coś, bo widzę to w twoich oczach czy coś. Po prostu. No nieważne, Iberian jest tutaj. Wchodzi jakikolwiek gościu, tak mówią każdemu nowo przywódcemu. Ej, nasz przywódca ma dla ciebie misję. Dobra. Przychodzi syn, ej, nasz przywódca ma dla ciebie misję. Dobra, i tak wszyscy. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z góry. Nowicjusz mnie przysłał, może być? Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. Dobrze. Ładna świątynka. Ale śmierć. Dobra, Iperion. Ładna koszulka. Gdzie kupiłeś? Witaj, mistrzu Iberionie. A, przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wróci. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dobra. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Dobra, niech będzie. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Okej, mam nadzieję, że się nie zgubię. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Dobra. Po co bez miałby się chwalić, że jeszcze nie znalazł tego kamienia?
No nieważne, chwileczka. Jeszcze zrobię sobie hipercięcie i możemy iść dalej. Oczywiście robię hipercięcia po to, żeby nie opóźniało. No kiedy zrobię to hipercięcie, to wtedy głos wraca do normy. Mniej więcej co około 10 minut będę to robić. Może zanim wruszymy do tego kamienia, rozejrzmy się po obozie. Oczywiście możemy tutaj zaczynać dyskusję z tymi typami, ale oni jedyne co mogą mówić to orgazm. Tyle. Zobaczmy, rozejrzmy się. U góry. Mam nadzieję, że wchodzę na dobrą drabinę. Oczywiście pewnie będę mieć pecha i nie. Bo to jest tyle tych drabin, łatwo się pomylić. Oczywiście, że nie. O nie, 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 nie. Pa. No nie, to dopiero przed zrobieniem hipercięcia. No to ja cię jeszcze raz. Ale przytrzymałem kół. Dobra, wracamy. No, teraz zadziałało. Dobra, i tak to była zła drabina. Tam będzie chyba ten... Bo tutaj w obozie jest gdzieś pewien taki bardzo ważny alchemik, z którym chciałbym się spotkać. O tam. Rozpoznaję po tej podwójnej drobinie. Drobinie. Tym razem zapiszę przed wspinaczką. No, i możemy się wspinać. Jak ty wchodzisz? Dobra. Tak, to jest. Korkalom. Mogę wejść? Dobrze. Cześć. Ty jesteś pewnie jego nowicjuszem. Cześć, jestem tu nowy. Ja jestem Kane, uczeń Korkaloma. Zapewne już o nim słyszałeś. Jest już obok. Co? Ale odpowiedzmy, że nie, bo nie słyszał Bezi. Nie? Chyba jesteś tu od niedawna, co? Korkalom to najważniejszy człowiek w bractwie po Iberionie. To on decyduje, kto zostanie przyjęty w szeregi nowicjuszy. No, okej, okay. nie, niech ci będzie. No to spotkajmy się z nim. Czego chcesz? Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Tyle? No dobra. Do zobaczenia. Ciekawe questy u niego się pojawią później. Właśnie, coś mi się przypomniało. Był quest u takiego jednego pana Dextera, że w jednej z tych skrzynek... Zapisz. W jednej z tych skrzynek była taka ciekawa rzecz, którą trzeba będzie mu... Aha, czyli to jest na klucz. Którą trzeba będzie mu oddać. O, ładnie. Receptura, przepis. Dobra, zobaczmy. Nie wiem, czy w tej części było coś takie jak alchemictwo, ale... Czemu się otworzyłem list? A się otworzyła książka jakaś. Co? To zdaje się mieć sens, kiedy czytać to od końca. To jest tłumaczone tłumaczem Google? Hiniroch? Co? Pse... Knurych... Nie... Kalom, kłamiesz. Behorin es... Szrunk, nie. Nie wiem. Nie ogarnę cię. No nieważne. Później będziemy mogli to oddać Dexterowi. Ale to może dopiero kiedy wrócimy do starego obozu i wtedy będziemy mieli kolejnego questa wykonanego.
Quest co fajne. Dobra, pomyślmy. Co jeszcze moglibyśmy zobaczyć w tym obozie, odwiedzić? A może mogliśmy o ten przepis porozmawiać z Korkalomem? Nie wiem. Co ty masz do powiedzenia, panie Darione? No. Weź ten niech chodzi w twarz, fuj śmierdzi. No. O Boże! No. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Ale ja chciałbym coś kupić. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto masz jakąś rudę? Masz! I to jak dużo! A ja mam coś do sprzedania jeszcze w ogóle? Mam na pewno to. Mam to. Ale już wiem, gdzie trzeba się zwrócić, jak będę chciał coś sprzedać. Fuck! Czemu gadki nagrywam? Przepraszam. Dobrze, już jestem. Przy okazji zrobiło się takie pseudo hipercięcie. Dobra. Co możemy jeszcze tutaj kupić? Niewiele mam do sprzedania. Ale oczywiście wiemy, gdzie w przyszłości wpaść. Nawet będziemy mieli coś. Coś specjalnego jeszcze u ciebie? Jakieś fajne bronie czy coś? Ej, to jest dobre. Czekajcie, przyjmij. A teraz jeszcze raz. Albo nie, albo nie, albo nie, albo nie. Chcę zobaczyć pierwszy, jaką mam broń, bo chyba to i tak nie będzie jej pokazanej. 26 obrażeń, a ty? Chciałbym coś. Masz najlepszą, jednoręczną. 37. Morgenstern. Ale... O nie, nie ten guzik. Chciałbym coś. To świetnie. Ostatnio bardzo często mi się klika. Jakiś odruch mam. Klika mi się prawy przy myszy. No dobra. Mam ci coś do sprzedania? Dobra, kilo mi jest na pewno niepotrzebny. Strzał mogę sobie trochę oszczędzić. Dobra. No dobra, wydaj mi tą rudę, jak ja nie lubię wydawać rudy. Nie! Boże, zapomniałem, że się tutaj wsadem zmierza niszczałkami. Okej. Łomotacz. Co? Ja robię. Dobra, jeszcze sprzedajmy, skoro już tutaj jesteśmy. Okej. Sprzedamy sobie to. I oczywiście dawaj rudę. I... spoko. Nowa fajna broń. I... jest spoko. Co mamy tu jeszcze w tym obozie? Balto... Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Okay. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się. Przejrzyj na oczy. Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze części piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Dobra. Wtedy zapłacą cenę.
Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. No dobra. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy mogę już z tobą porozmawiać? Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów. Ale ja nie chcę do was dołączyć, jestem już... Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Ale ja już za późno, ja już jestem... Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności... Nie chcę! Tego obozu. Nie pasuje mi ten gościu. A przy okazji, ładne światełka, chyba z rudy, nie? Kradniemy. Ale mają ograniczony dom, nawet u tych... Nawet skrzynek nie mają. Biedaki. No nic. Robimy się do ranka i idziemy na dwór. A przy okazji te bagna są mega niebezpieczne. Są tutaj złe węże błotne. Jakie ich nie widzę. Gor na ram. Trochę jak w Skyrimie, skrzyki. Jak ty się nazywasz? Gor na ron! Tak odlatuje. Jesteś moczym dziesięciem? Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z dala. W walce z takim potworem nie masz najmniejszych szans. Wiem. A teraz idź już sobie. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Okay. Pa. Jup. Novesius. Wychodzi z obozu, czy jeszcze się... Nie, mam jeszcze jedno takie miejsce, w którym chciałbym wpaść. A później możemy już iść po ten kamień. Chyba, że zakończymy odcinek i tak będą dwa odcinki, więc no. A ty się do mnie chcesz odezwać, czy nie? Rozumiem, że nie. Jak to brzmi? Ale wy te garczki macie czyste? W ogóle co to? To w ogóle jest jakieś jedzenie czy coś? Nie wiem, czy bym chciał coś takiego jeść. No dalej, szukam jeszcze takiego jednego miejsca. Joru? Ty nie jesteś balem, czemu tutaj uczysz? Czym się tu... Przekazuję mądrość śniąc. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę balem. Jednym z guru. Rozmawiałem nawet z Iberionem. To wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Okej. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednio. Fajnie. Chwilowo jestem bardzo... Fajnie! No, wróciłem się! Ten, kurde, obóz to jeden wielki labirynt. Nienawidzę go. A tam jest wyjście. Ale którędy było do tego? Do miejsca, do którego zmierzam. Czy to miejsce jest wielkie, jak mogę go nie znaleźć? Jaki labirynt! Mam już dość. To powinno być gdzieś w samym środku. Nie mówcie, że wróciłem do tego Joru. Fuck, co się tutaj dzieje? Może? Jakby normalnie to miejsce zostało skasowane całkowicie z rzeczywistości, mimo że pamiętam... O, jest tutaj! No. What the fuck? Tego miejsca szukałem, tego typa. Mogę z tobą porozmawiać, bo ty miałeś ciekawe rzeczy. Jak nie, to kończę odcinek. O.
chciałbym z kluczem do tego. Czyli u niego mana, tak, fajnie. Handel. Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. Zobaczmy. O, mikstury szybkości. Minuta i to kosztuje 100. Nie dziękuję, a to co to? A woda. Jakieś pierścienie, ochrona. Pierścienie. I są też... O, światło, wiecie jakby się to przydało? Krąg magii 1, tak więc... Czemu nie? Chyba, że pełno takich świateł. Nie. Chcę kupić to światło. Uwierzcie mi, że to będzie bardzo przydatne. Mam takie tylko jedno. W miejsce, do którego niedługo będziemy się wybierać. Dobra, sprzedajmy kilka niepotrzebnych rzeczy, czyli na przykład ryżówka, ryż. Coś, co nie będziemy zbytnio używać. Jakieś piekielniki. O, piwa. Dobra. I dorzućmy bryłki. Przyjmij. Jeszcze na koniec sprawdźmy, czy możemy to założyć, czy musimy zdobyć jeden krąg. Brakuje mi jednego kręgu. A kto uczy kręgi? Już nie pamiętam. Nie wiem, czy czasem nie, nie Korangar to... Dobra, nieważne. Myślę, że zakończymy sobie odcinek obok tego pana. Jutro poszukamy, a i tak będziemy potrzebowali trochę punktów umiejętności, no to nieważne. Jeśli wbijemy level, to będziemy mieli jeden krąg, który kupimy. Ale na razie zakończymy odcinek, kurde. Chcę się odwrócić tak, żeby... O. Ale na razie sobie zakończymy odcinek. No więc... Serdecznie zapraszam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam. Cześć.